Hej, zapraszam Was na chyba Wasz ulubiony gatunek filmów na moim kanale, czyli dziwne pseudo-komentary mnie samej. A dzisiaj będę komentować, a w zasadzie opisywać Wam mój wieczorny rytuał twarzowy i trochę nie tylko, który ma miejsce, jeżeli mam czas i po prostu nie jest tak, że wracam i po prostu jedyne na co mam ochotę to dosłownie rzucić się na łóżko. Czyli, no wiecie, bardziej rozbudowany i taki porządny. Życzyłabym sobie, żebym codziennie tak sobie mogła twarz i wszystko oczyścić. Niech no tylko mi się tutaj to włączy, żebym miała co skomentować. No i jak mi się włącza, to jeszcze Wam powiem, nie zdziwcie się, ponieważ na tym demakijażu mam w ogóle ten sam strój i makijaż, który mam teraz, ale po prostu tak kocham tę bluzę, no po prostu zobaczcie na to, czy ta bluza nie jest po prostu najpiękniejsza. W ogóle mam jeszcze po 3 jednorożce na rękawie. Ja po prostu jestem zakochana i planuję w tej bluzie chodzić już zawsze, nigdy jej po prostu nie zdejmować, więc no po prostu musicie to zrozumieć, że jest to siła wyższa. A my przechodzimy do rzeczy. Pierwsze, co robię, no to tak jak Wam mówiłam, ja sobie muszę zmyć oczy. Zmywam sobie oczy czymś takim jak takie dziwne bawełniane waciki, które w ogóle chyba są do paznokci. Ja ich w ogóle mam trochę, mam ich trochę i mam je, wiecie co, od osoby, która w sumie jakby robi paznokcie, więc wiecie, jak chcecie takie coś, to radzę Wam sobie tutaj się dogadać z kimś i po prostu kupić na spółkę. Dam Wam linka mniej więcej, gdzie to można kupić coś takiego i mam nadzieję, że to jest to. No i używam sobie do demakijażu oczu płynu micelarnego, tutaj użyłam z tej Idea Toskana różanego, on już jest naprawdę na mocnym wykończeniu, ale jak też pewnie też już tutaj wszystko wiecie ogólnie o mnie, to ja lubię sobie wyzerować tak totalnie coś, zanim zacznę nowe. No i zobaczcie, jak pięknie zmywa, one w ogóle są tak mięciusie, że oczywiście wygląda, jakbym te oczy tarła po prostu niemiłosiernie, żadnej litości, żadnej litości dla moich oczu nie mam. No trudno, najwyżej będę miała zmarszczki, w sumie to już trochę mam, ale no trudno się mówi, więc wiem, że trę sobie te oczy, ale jakoś nie czuć tego kompletnie, one są tak miękkie, że nawet taki trący ruch nie powoduje jakiegoś dyskomfortu. No i dobra, elegancko oczy zmyte, to teraz mogę przejść do demakijażu całej reszty i tutaj sobie użyję oleju. Olej w ogóle jak dziwnie, bo to jest olej, który Wy mi poleciliście, że jest super do twarzy, a pokazywałam go ostatnio we włosingu, właśnie włosing cały z firmą Nami i to jest ten olej łopianowy z różnymi ekstraktami ziołowymi. No i tam jest właśnie łopian, jest pokrzywa, jest skrzyp, jest uczep trójlistkowy, jest oman, który ma wysoką zawartość inuliny, ale głównie no właśnie ten uczep, bo chwalicie olej z Nami właśnie ten z uczepem, wersja taka druga, nie ta konkretna, że właśnie jest świetny do twarzy. Pomyślałam sobie, no kurczę, nie mam tej drugiej akurat, nie będę brać tej, no drugiej specjalnie, więcej wezmę ten, co zazwyczaj włosy nim robię i tyle. I się sprawdził świetnie. Wiecie, kiedy jest fajny olej do twarzy? Kurczę, no jest naprawdę rewelacyjny. Ściągnęłam sobie nadmiar tego oleju, właśnie no ten olej po prostu z resztką makijażu, nie miałam jakiegoś hardkorowego makijażu, jakiś tam no odrobinka podkładu może, troszeczkę mineralnego, tak no symbolicznie, ale sobie go ściągnęłam. No i później wielkie odkrycie, hej, warto by było zdjąć tę bluzę, żeby sobie jej nie zachlapać wszystkim oraz sobie móc domyć szyję, której sobie nie maluję, bo ja wiem, że niektórzy w ogóle malują sobie szyję podkładem, używają podkładu do szyi. Chyba to jest po to, żeby on się nie odcinał od twarzy, jest w tym jakiś sens generalnie. Ale jakoś ja nigdy sobie szyi nie maluję, ani nie nakładam na nią podkładu. Ja wiem, że to być może tak na 90% jest to jakiś błąd, ale no nie wiem, jakoś tak mnie to trochę też brzydzi, nakładanie podkładu na szyję i tak później co, ocieram to i nie wiem, jakoś taki, wydaje mi się to takie mało komfortowe, nie wiem, wydaje mi się ten podkład, mam tak mało, tego nakładam, że to się nie odcina, że nie widać, że mam tutaj tapetę, a tutaj goła szyja, no zresztą nie wiem. Powiedzcie mi, czy to widać, czy się rzuca w oczy? No na przykład dzisiaj też tak mam, że ta szyja, nie wiem, czy ja sobie ją powinnam malować, nie mam pojęcia. No i też się wreszcie rychło w czas zorientowałam, że warto by sobie było te włosy z twarzy zdjąć. Zazwyczaj tego po prostu nie robię, serio. Ja codziennie myję grzywkę, więc mi to nie przeszkadza, że ja sobie ją zaolejuję, czy sobie ją umyję, czy cokolwiek. No i zmywam ten olej pianką lub żelem. I tutaj właśnie jak widzicie, hola, pianka z Haber Bławatek albo żel Resibo z brzoskwinią miały walkę trudną i wygrała pianka właśnie ta Haber Bławatek z
Jak się ta firma nazywa? Hola, Hola, właśnie, dobrze myślę, Hola. I wygrała, użyłam jej pierwszy raz, bo to z targów EkoCuda mam, takie cudo. I wiecie co? Powiem Wam, że ta pianka jest cudowna. Jest tak miękka, jest tak przyjemna, jak się nią po twarzy człowiek mizia. No jest po prostu niesamowita. Jedyne co, to ma w składzie CB i no oczywiście jak trwa nadwrażliwość, to trzeba to brać pod uwagę, tak? Ale jeżeli nie macie nadwrażliwości na CB i po prostu lubicie piankowe kosmetyki, no to to jest taka chmurka puszysta, niesamowita. Tak mi się przyjemnie masowało tę twarz, że naprawdę strasznie długo to robiłam. I sobie masowałam, i sobie tutaj domywałam, ja sobie zawsze tutaj uważam na linię włosów, żeby tam dobrze sobie domyć, żeby, no często właśnie na linii włosów i twarzy jakieś są niespodzianki, bo tego nie domywamy, żeby sobie nad ustami umyć, tak jakby na tym takim, nie wiem jak to jest, tak jakby pod nosem trochę, o, ten rejon też, tam często nie kładę masek, bo zapominam, albo bo mnie to denerwuje, ale no tutaj sobie domyłam elegancko i tak właśnie polecam robić. I też domyć szyję polecam. Ja zazwyczaj to w ogóle robię w wannie, wtedy nie ma żadnego z tym problemu. I przy okazji tą jedną pompką pianki umyję się cała jakoś, wiecie, tak sobie rozdysponuję. No ale tutaj chciałam to nagrać i tak nie być w negliżu w wannie jeszcze, bo wtedy jest zamieszanie. No i sobie to zmyłam oczywiście tą piankę wodą i sobie wytarłam. Wiecie co? Wycieram sobie ręcznikiem taką szmatką bambusową i to jest taka szmatka, taka no po prostu skrawek materiału. Bardzo dobrze wsiąka, wchłania wodę, nie drapiące, przyjemne. Już mi opaska prawie zeskakuje z głowy, no ale jeszcze ostatkiem sił się trzyma, więc lecimy z hydrolatem. Hydrolat z czegoś tam mydła. Republika. Republika Mydła, taka firma. Mam dwa, mam z mydło stacji i z tej Republiki Mydła bambusowe hydrolaty, które testuję jako wcierka. No ale tutaj właśnie złapałam go jako taki właśnie, no trochę tonik, trochę taki etap właśnie przejściowy przed serum do twarzy. Wklepałam sobie, oklepałam się, po prostu oklep był pierwsza klasa. Och! Aż się musiałam zawachlować, jeszcze trochę oklepać. I teraz na co pora? Teraz pora na serum. Serum oczywiście dalej cisnę z Basic Labu, to kofeinowe, które jest niby pod oczy, no ale to jest pod oczy w teorii, a w praktyce ja daję sobie na całą twarz i jedna miarka wystarcza mi dosłownie na całą twarz, czyli tam poliki, czoło i tam dalej, reszta części twarzy, co tam jest na twarzy. Wsmarowuję sobie, wklepuję sobie jeszcze bardziej. I słuchajcie, teraz w ogóle etap przejściowy, bo to sobie się wsiąka, a ja sobie myję zęby. Tu sobie umyłam akurat zęby pastą Ecodenta kokosową, która w ogóle nie smakuje ani nie pachnie kokosem. Nie wiem, czy ją mieliście, dajcie mi znać, czy Wam ona pachniała kokosem, bo jak dla mnie to średnio tak łamane na w ogóle. No i sobie nią myję i ta szczoteczka to jest ta, co o niej mówiłam, to jest z AliExpress, co jest 10 sztuk i każda za złoty 17, więc to jest właśnie ta. Ona jest świetna właśnie jak chcecie manualnie umyć. Ja w ogóle tutaj jakiś no paralityzm, jeśli chodzi o szczoteczkowanie, bo mam gumki separacyjne i w ogóle przez to właśnie też i manualnie i nie użyłam nitki, bo no mam te gumki separacyjne, tak to jeszcze bym sobie wynitkowała, ale za to i ta Ecodenta nie ma fluoru ta pasta, więc jak pasta bez fluoru, to używam po prostu płynu do płukania z fluorem, no i to jest Ecodenta, taki płyn właśnie jakiś, on jest chyba z jakimiś tam ziołami, generalnie jest całkiem spoko w smaku, nie jest jakiś super taki żrący, co Wam wiecie, wyżera po prostu język i wszystko, nie jest, chyba jest bez alkoholu, bo na przykład te listeriny czy coś mają alkohol, no i jak sobie w międzyczasie płuczę, to w międzyczasie sobie nakładam krem, wiecie, taki po prostu multitasking i w ustach mam dalej ten płyn. A tutaj mam krem Maracuja z From a Friend. Maracuja to jest taki brat, nie wiem, starszy, młodszy, jakiś tam brat tego pietruszkowego, który uwielbiam. Tylko, że ten Maracuja jest cięższy w konsystencji. On jest bardziej na jesień, bardziej na zimę. Palcuję go sobie elegancko, po prostu nabieram taką porcję i go nakładam na twarz. I jeszcze Wam tutaj przy nim dodam, że on się minimalnie
u mnie przynajmniej, rozwarstwia. Być może jego źle jakoś przechowałam, być może to tak jest i to jest normalne, ale tak Wam mówię, że tak odrobineczkę takie jakby mikrokropelki oleju mi się tam wytrąciły, co też świadczy o tym, że on jest po prostu mocno olejowy, on nie jest taką też pianką, nie jest takim musem jak ten pietruszkowy, tylko jest tak no treściwszy też nawet w konsystencji. No i sobie tam twarz nim oklepałam, szyję też i jak sobie już oklepałam, to wyplułam ten płyn i przychodzi czas na usta. Usta minimalistycznie po prostu pomadka Scheidir, czyli typowo masełko, to jest masło Shea po prostu. Jakieś tam ma jeszcze dodatki i sobie nim no po prostu smaruje usta, wiecie, żeby jakąś tam ochronę na noc miały. Ja jeszcze mam je przesuszone po tych wszystkich targach, naprawdę jeszcze nie doszły mi do siebie, chociaż bardzo, bardzo staram się dbać i smarować. No i tak, i tu widzicie jeszcze moją twarz w zbliżeniu dość dużym, która tak wygląda po oczyszczeniu i całkowicie bez niczego na sobie. Myślę, że jest całkiem spoko. No nie jest źle, twarz jak twarz, nie? O, proszę bardzo. Hops. Jak mam jakieś stróbki, to mam, ale one się bardzo dobrze goją, są już takie dosłownie ostatnie podrygi tych stróbków przed zniknięciem. No i teraz przyszedł czas na to, co faktycznie zrobiłam później, czyli sobie rozplątałam warkuna, bo miałam chyba złyżew tego warkuna. I jeszcze sobie połączyłam to z takim mikrowłosingiem na noc, w sensie, że następnego dnia rano myłam włosy, więc tego dnia sobie po prostu włosy najpierw rozczesałam. I w ogóle czeszę taką szczotką, która jest, powiedziałabym, taką lepszą bliźniaczką tej Abody, bo też jest z AliExpress, to jest lepsza bliźniaczka Abody. Dlaczego jest lepszą bliźniaczką? Dlatego, że ona po prostu rozczesuje. Ona po prostu rozczesuje fajnie włosy, nie szarpie, jest super szczotką, moim zdaniem jest lepsza od Abody i powinna być właśnie hiciorem zamiast tej Abody. No i dobra, biorę sobie olej, ten Oil My God, czy jakoś tam nazywa, z Be The Sky Girl, to jest ta mieszanka olejów, ten Triple Argonin z Ostropestu, dosłownie dwa psiuki sobie robię i na całe włosy te dwa psiuki na sucho daję. To takie zabezpieczenie też trochę na noc, możecie sobie tak też potraktować na spokojnie. Ja co mi tam zostanie, sobie w łokcie wetrę, wiadomo. No i jeszcze sobie wzięłam wcierkę satwową Anusz Lukrecja, jak widzicie tester to jest jakiś potargowy, no i sobie po prostu psikam tam, nie bez jakiejś tam precyzji szczególnej, gdzie tam mi się psiknie, to psikam, ale wyznaję zasadę, że jak jest chwila taka, macie wenę, o, psiknę sobie, to nawet jak tam nie do końca dokładnie, że tam jakieś miejsca zostawicie bez psiuknięcia, to już trudno, ale sobie coś tam popsiukaliście, no i oczywiście co najważniejsze, zrobiliście sobie masaż skóry głowy, który ja tutaj prezentuję bardzo pięknie i ochoczo sobie tę skórę głowy masuję, a później sobie jeszcze dodatkowo przeczesuję, żeby sobie to wszystko rozprowadzić, wiecie, tak bardzo równomiernie. No i na koniec wiążę, przeczesuję jeszcze raz, bo jeszcze później chyba przesiadałam do serialu, do jedzenia, czy do jeszcze jakiegoś maila, czy do czegoś tam, wiecie, wolę mieć związane włosy po prostu, żeby mi się tam gdzieś nie plątały, zwłaszcza jak troszeczkę je naolejowałam, to żeby mi tam gdzieś nie, wiecie, nie oblepiały mnie i ogólnie nie dotkały mnie po prostu. No i proszę bardzo. Tak wyglądała moja pielęgnacja, rytuał wieczorny. A na koniec jeszcze specjalny bonus, bo zapomniałam Wam pokazać, znaczy w sumie to i tak robię też na koniec, więc no to jest taka realistyczna wersja, czyli mycie tych wacików bawełnianych, bo one są serio wielorazowe. Ja je sobie później kładę na pompce od mydła, to jest takie trochę głupie. Mam taki pojemnik na mydło, wiecie, co sobie tam nalewam, po prostu jakieś nieudane szampony i w ten sposób sobie myję ręce tymi szamponami zazwyczaj. No i to ma taką rureczkę, z przodu sobie na tym to suszę, a myję sobie to po prostu mydłami. Jakiekolwiek mam mydła, to używam do mycia tych wacików. No i wiecie, bo miałam te konjakowe, które są takie fajne, śliskie. One bardzo fajne są na twarz, ale one jakby słabo zmywają. Ja potrzebuję naprawdę potężny kaliber, żeby mi coś dobrze ściągnęło makijaż, a te bawełniane ściągają genialnie i są mięciutkie. To nie są takie jak do paznokci bezpyłowe, te takie sztywne. To absolutnie nie jest ten typ, to są mięciusie po prostu, no, genialna sprawa. No i jeden taki wacik wystarcza, wiecie, na co najmniej 10 użyć.
mi one zazwyczaj po prostu gdzieś spadają i po prostu gubię, ale i tak są na pewno bardziej, no po prostu są bardzo długo żywotne, w przeciwieństwie do bawełnianego, który od razu wyrzucacie, to te spokojnie można sobie prać. Ja zazwyczaj mam ich właśnie trzy, bo na jedno oko, na drugie oko i na ogólnie do zdjęcia oleju z resztkami makijażu. Także tak wyglądał mój rytuał demakijażu i takiej wieczornej pielęgnacji. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Nie zawsze naprawdę mam czas na coś takiego fajnego, żeby aż tak o siebie zadbać wieczorem, więc czasem to się ogranicza tylko do zmycia oczu, zmycia olejem, pianka, krem i dziękuję, do widzenia, ale staram się, żeby no przynajmniej to serum też tam było, wiecie. Może ten hydrolat chyba najczęściej pomijam, czy jakiś tam tonik. Pewnie to jest straszny błąd, no ale trudno, po prostu czasem nie mam czasu ani siły, więc jeżeli Wy też tak macie, to piona i myślę, że to też nie na tym polega, żeby się terroryzować tą pielęgnacją, tylko kiedy mamy czas, kiedy mamy siłę, to wdrażamy. Dobre kosmetyki, nawet jeżeli nie użyjemy ich zawsze wszystkich, no to też nam dadzą fajne efekty. Także jeszcze raz mam nadzieję, że Wam się podobało. Linki, nazwy wszystkich tych rzeczy, które użyłam, macie w opisie, oprócz tych wacików, bo serio nie wiem, czy to są dokładnie te, ale mam nadzieję, że to są te i one są w wielkich pakach, więc sobie zamówcie na, nie wiem, 5 osób i jedną paczkę i się po prostu podzielcie. No i moim zdaniem to super patent na właśnie wielorazowe wykorzystanie. Także jeszcze raz dzięki, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!